Dzień dobry Państwu. Zacznijmy naszą rozmowę o bilansie członkostwa Polski w Unii Europejskiej od naszej polskiej historii gospodarczej. Jak wyglądała nasza gospodarka przez pryzmat tysiąca lat naszej historii? Kiedy znalazłem się w Niemczech w drugiej połowie lat 80. na taki pobyt wieloletni, to zdziwiło mnie, że w niemieckich szkolnych podręcznikach historii nie ma nic o Polsce. Tak jakby Niemcy graniczyły z Rosją. Było w tych niemieckich podręcznikach historii bardzo dużo o Francji, o tym zachodnim sąsiedzie Niemiec. Było trochę o zachodzie Europy i o Stanach Zjednoczonych. Ale o tej wschodniej stronie Niemiec było niewiele. A jeśli już, to Rosja zastępowała całą Europę Wschodnią. Bitwa pod Grunwaldem? Dla nas Polaków to bardzo ważna data naszych polsko-niemieckich relacji. Ale Niemcy patrzą przede wszystkim gospodarczo i ten Schlacht bei Tannenberg w 1410 roku był mało znaczącym epizodem w ich historii. Tak, bo Niemcy patrzą przede wszystkim gospodarczo. Generalnie cały Zachód postrzega historię przede wszystkim gospodarczo, bo siła polityczna wynika z siły gospodarki. Jeśli nie masz gospodarki, to zwyczajnie nie istniejesz politycznie, a przynajmniej niewiele znaczysz. A jeśli masz silną gospodarkę, to stać cię na skuteczną politykę i na prowadzenie wojen. Także cię stać. Jak my, Polacy, wyglądaliśmy gospodarczo przez pryzmat tysiąca lat naszej historii? No, tu na diagramie mamy przykładowy rok 1000. Niecałe pół wieku wcześniej przyjęliśmy chrzest. Przyjęcie chrztu było równoznaczne z usankcjonowaniem politycznym. Przez przyjęcie chrztu uwolniliśmy się od najazdów zachodniego rycerstwa, których celem była chrystianizacja. Ale czy byliśmy w tym okresie powstawania państwa polskiego silną gospodarką? No ale skądże? Cała Europa Wschodnia nie mogła się równać nawet z Francją. Francja przez wieki była największą gospodarką zachodniej Europy, ale po naszej wschodniej stronie gospodarki właściwie nie było. Co było powodem takiej sytuacji? No przede wszystkim słaby rozwój gospodarczy i uwaga, słabe zaludnienie. Europa Wschodnia to wówczas w dużym stopniu była terra incognita, ziemia nieznana. Europę Wschodnią w tamtym czasie kolonizowano przez narzucanie chrześcijaństwa. Tą ziemię nieznaną, tą ziemię mało zaludnioną. Aż do XIV wieku silna była niemiecka kolonizacja naszej części Europy. Pamiętajmy, że duża część naszych polskich miast powstała na prawie niemieckim. Na ziemię polskie przybywali osadnicy z Niemiec i z Flandrii. U nich było wtedy przeludnienie, a u nas ludzi było mało. U nas we wschodniej Europie były dzikie pola, pustkowia. Tu na slajdach pokazuję tylko niektóre z polskich miast założonych w XIII wieku na prawie niemieckim. Proszę zauważyć, jak wiele miast powstało na prawie niemieckim. My byliśmy pustkowiem, a oni cywilizowali nasze obecne ziemie przez osadnictwo. Ilu z nas jest potomkami niemieckich i flandryjskich osadników z tamtego czasu, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Gniezno, Sandomierz, Kraków, Wieliczka i Bochnia, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kalisz, Jędrzejów, Busko-Zdrój, Stary i Nowy Sącz, Miechów, Piotrków Trybunalski i tym podobnie. To tylko niektóre XIII-wieczne lokacje na prawie niemieckim. Lokacje polskich miast na prawie niemieckim. My gospodarczo byliśmy słabi i tej organizacji i gospodarowania uczyliśmy się w dużym stopniu od zachodnich sąsiadów. Wystarczy sięgnąć do historii. To są fakty powszechnie znane, to są dane.
A tu już mamy rok 1500. Zaludnienie i gospodarka przez te 5 wieków zmieniło się na naszą niekorzyść. Zaludnienie? No proszę spojrzeć na ten diagram. Zaludnienie to zaledwie 1/3 tego, co mieszkało na terenie Niemiec. A Francja miała jeszcze więcej ludności. Państwa na obszarze Europy Wschodniej były duże powierzchniowo, ale duże obszary to były przede wszystkim pustkowia. Można było kilka dni wędrować i żadnego człowieka nie spotkać. No, tu widzimy na mapie osadnictwo około roku 1300. W tych niebieskich, zielonych i żółtych kółkach oznaczających obszary osadnictwa zamykała się cała wiedza o Europie w tamtym okresie. O, tu jeszcze mapa Imperium Karolingów w IX wieku. Takie w tym średniowieczu były granice cywilizacji. Europa Wschodnia była słabo zaludniona i była słaba gospodarczo. Słaba. A tu jeszcze mapę gęstości zaludnienia w Europie między rokiem 1000 a 1500 z zarysem współczesnych granic, żeby można je było odnieść. Gęsto zaludniona jest Holandia, Włochy, Francja, Wielka Brytania, a potem także Niemcy, ale Polska i Europa Wschodnia to za każdym razem tereny oznaczone wyraźnie jaśniejszymi kolorami. A już na wschód od rzeki Bug to całkiem ziemia nieznana. Ukraina. No, część historyków mówi, że ta nazwa oznaczała pogranicze. Zaczyna się Ukraina, czyli tu już właściwie kończy się cywilizacja, a zaczynają się tereny pogranicza. Proszę zauważyć dużą zgodność gęstości zaludnienia z rozwojem gospodarczym. O, a tu już mamy gospodarkę Europy z okolic roku 1500. Tak została ona zrekonstruowana na podstawie dokumentów. Cała Europa Wschodnia nie mogła się równać z obszarem dzisiejszych Niemiec. A obszar Francji czy Włoch były zdecydowanie lepiej rozwinięte. Lepiej rozwinięte niż Niemcy. A tu jeszcze raz pokazuję tabelaryczne zestawienie liczby ludności w Europie. I żeby nieco przybliżyć, tutaj pokazuję Europę Zachodnią i Polskę w zestawieniu z nimi. Na tle tych głównych państw europejskich zawsze mocno, mocno odstajemy. No, mamy mniej ludności. A tu jeszcze Polska na tle Europy Wschodniej. Na tle państw Europy Wschodniej w zasadzie ludnościowo dominujemy. Pomijając Rosję oczywiście. W tej tabeli Rosja jest przedstawiona także jako były ZSRR. I w tej formie to Rosja jest zdecydowanym liderem ludnościowym. Kiedy jednak porównamy całkowitą liczbę ludności Europy Wschodniej i Zachodniej, to widzimy, że ta liczba ludności Europy Wschodniej jest 4 do 5 razy mniejsza niż w Europie Zachodniej. Te różnice ludnościowe przekładały się także na różnice w rozwoju gospodarki. No bo jeśli nie ma ludzi, to po co budować drogi? Jeśli nie ma dróg, to nie ma wymiany handlowej, nie ma gospodarki. No, prosty mechanizm. A tu jeszcze pokazana gospodarka państw europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca, począwszy od XV wieku aż do połowy XVII wieku. Mniej więcej od bitwy pod Grunwaldem do potopu szwedzkiego. Bitwę pod Grunwaldem wygraliśmy z tym Zjednoczonym Rycerstwem Europy Zachodniej, ale jak wyglądaliśmy wtedy gospodarczo? Niewiele jest tych danych historycznych, więc i na diagramie zebrałem tylko kilka państw. Jak widać, potęgą gospodarczą to my nie byliśmy. Bitwę pod Grunwaldem wygraliśmy, ale gospodarczo byliśmy po prostu słabi. Można powiedzieć, że sprawiliśmy dużą niespodziankę zachodniemu rycerstwu. Wystarczy poczytać opis obu wojsk, naszych, polsko-litewskich i krzyżackich, niemiecko-zachodnioeuropejskich. Tak, wojska wyglądały jak polski polonez w zestawieniu z niemieckim Mercedesem. I jakimś dziwnym trafem polski polonez wygrał z niemieckim Mercedesem. Tak by można opisać bitwę pod Grunwaldem w tych kategoriach gospodarczych, bo oni już wtedy byli bogaci, a my nadrabialiśmy odwagą i naszą słowiańską walecznością.
A tu jeszcze rok początku potopu szwedzkiego, 1655, gdzie nam się było równać gospodarczo do Europy Zachodniej. Nawet ci skandynawscy Szwedzi bili nas ponad dwukrotnie na głowę. Skandynawia zazwyczaj była słabsza od Europy Zachodniej, ale my byliśmy gospodarczo jeszcze słabsi od Skandynawii. Nasza polska gospodarka bardzo ustępowała zachodniej, także w przeliczeniu na głowę mieszkańca. A tu jeszcze zestawienie gospodarek Polski i Francji za ten okres od bitwy pod Grunwaldem do potopu szwedzkiego. Ustępujemy znacznie. Wyjątek to okres pod koniec XVI wieku. No i co się wówczas działo pod koniec XVI wieku? W Polsce już była wolna elekcja, król Władysław IV Waza był jednocześnie i królem Polski, i wielkim księciem litewskim, i wybranym i tytularnym carem rosyjskim, i tytularnym królem Szwecji. Taki krótki okres polskiej wspaniałości. Jak weźmiemy na przykład rok 1575, to widzimy, że wprawdzie do Francji mamy najbliżej, ale do całej reszty Europy to mamy jeszcze hektary do pokonania. Jesteśmy, proszę zauważyć, bardzo, bardzo słabi w stosunku do nich. Zaludnienie to jedna sprawa, a gospodarka to druga sprawa. Najczęściej ustępowaliśmy i zaludnieniem, i rozwojem gospodarki w przeliczeniu na jednego mieszkańca. O, tu widzimy gęstość zaludnienia Polski w okresie rozbiorów. Na wschodnich obszarach to zaludnienie wynosiło 5 do 10 osób na kilometr kwadratowy. No, tyle co kot napłakał. Tak, danych o demografii i gospodarce Polski mamy całkiem sporo, ale nie są to dane budujące. A to już ludność Polski w roku 1600. W Europie Wschodniej mamy trochę więcej ludności niż Czesi, ale Europie Zachodniej ustępujemy zdecydowanie. Europa Zachodnia to zdecydowanie inny świat, inne piętro, inny poziom. A tu mamy europejskie gospodarki w roku 1700. Cała Europa Wschodnia to gospodarka mniejsza od samych tylko Niemiec. Już nawet nie patrząc na najsilniejsze w Europie gospodarki Francji czy Włoch. Widać, jak dużo nam brakuje. A tu już ludność Polski w roku 1700. Wyprzedzamy Czechosłowację, ale już te główne państwa Europy Zachodniej są zdecydowanie bardziej od nas liczebne. Na ziemiach obecnie polskich żyło mało ludzi, była słaba gospodarka, więc i rola, jaką w Europie odgrywaliśmy, nie była znacząca. To widzimy kolejne półtorej wieku, czyli od potopu szwedzkiego do czasów rozbiorowych. No, prawie do drugiego rozbioru Polski. I widać, że gospodarczo szorujemy po dnie. Nawet Portugalia to poziom gospodarczy dwa razy wyższy od naszego. A Holandia to już poziom przynajmniej trzy razy wyższy gospodarczo od naszego. Tak, w okresie rozbiorowym byliśmy państwem słabym gospodarczo. Zwracam na to uwagę, bo są niektórzy, nazwijmy to pseudohistorycy, którzy próbują tą rzeczywistość przedstawiać inaczej. Byliśmy państwem wielkim obszarowo na mapie, ale z małą liczbą ludności i o słabym poziomie rozwoju gospodarczego. Pierwsza połowa XIX wieku mamy Polskie Królestwo Kongresowe, utworzone na Kongresie Wiedeńskim. Rosjanie mówili Carstwo Polskoje. Ale co to była za carstwa, jeśli jej uprawił ruski car? Później zmienili to Carstwo Polskoje na Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Tak, bo już przestaliśmy być dla nich innym państwem i rządzili nami przez dwa wieki. Tak, za czasów kongresówki ludnościowo nadal ustępowaliśmy państwom Europy Zachodniej. A tu już diagram z gospodarkami w drugiej połowie XIX wieku. To jest ten okres największej siły gospodarczej Europy w porównaniu do reszty świata. I widać, że cała Europa Wschodnia to zaledwie połowa gospodarki brytyjskiej. A to już obraz gospodarek całych państw. Europa, Polska to co najwyżej 1/6 gospodarki brytyjskiej i co najwyżej 1/4 gospodarek francuskiej czy niemieckiej.
Myśmy się pod tej drugiej połowie XIX wieku w Europie gospodarczo nie liczyli. Dlatego w gospodarczej historii Europy nie mamy polskiego rozdziału. Rozdziału? Ciężko nawet o polskie epizody. Często pokazuję te dane z Madisona. Polski nie było na mapie, ale dane Madisona związane są z geografią współczesnych granic, czyli jak te współczesne ziemie wyglądały gospodarczo w przeszłości. A to już okres do I wojny światowej. Tradycyjnie gospodarczo byliśmy wówczas daleko za Europą Zachodnią. Ten wzrost polskiej gospodarki, jaki widzimy od połowy XIX wieku, jest zasługą gospodarki Niemiec, a konkretnie znienawidzonego przez nas Bismarcka, bo ziemie polskie były wówczas częścią Cesarstwa Niemieckiego, no część ziem polskich. To wówczas powstało pojęcie Polnische Wirtschaft, czyli polska gospodarka. Polnische Wirtschaft, czyli Polacy mają w głowach tylko emocje i rozrzutność, ale Polacy nie kwapią się do pracy. Tak o nas mówili Niemcy. Polska szlachta trwoni majątki i rozpowiada o dawnej chwale, ale nie jest zainteresowana gospodarowaniem. Polacy żyją w glorii przeszłości, a uczciwa praca i gospodarowanie są im obce. Tak nas widzieli. Polnische Wirtschaft. Czy słusznie Niemcy nas tak widzieli? A tu o sytuacjach gospodarek państw w przededniu wybuchu I wojny światowej. Ta nasza polska gospodarka to zaledwie około 1/5 gospodarki niemieckiej. Jaka gospodarka? No takie było nasze polityczne znaczenie. A jakbyśmy chcieli to odnieść do całej Europy Wschodniej, to tu na slajdzie widzimy. Gospodarka całej Europy Wschodniej to zaledwie nieco ponad połowa gospodarki niemieckiej. Europa Wschodnia zawsze zapóźniona. A jak się sytuacja przedstawiała przed I wojną światową? Tu na slajdzie Państwo widzicie nasze miejsce w szeregu. Za nami już tylko część tej, nazwijmy, mizerii Europy Wschodniej. Państwa Zachodu zostawiły nas gospodarczo daleko w tyle. Nawet Czechosłowacja i Węgry są przed nami. To ta nieco jaśniejsza szarość tutaj na slajdzie. A tu jeszcze pokazuję jakość tej polskiej gospodarki w okresie międzywojennym w zestawieniach z innymi państwami. W Europie Zachodniej nie mamy właściwie czego szukać. Czy możemy być dla nich równorzędnym partnerem? No, jak widać z tych danych, nie byliśmy dla nich partnerem gospodarczym. A dla Zachodu gospodarka jest jednak najważniejsza. A tu jeszcze siła gospodarcza państw w przededniu wybuchu II wojny światowej. Czy mieliśmy szansę z Niemcami, kiedy ich gospodarka była 5 razy większa od naszej? No, co znaczy Bóg, honor, ojczyzna w konfrontacji z czołgami? Można wznosić hasła i śpiewać pieśni i unosić się honorem, ale na polu walki z zasady wygrywa miażdżąca przewaga techniczna. No tak się stało. Wzniosłe derdy małe możemy w uniesieniu powtarzać, ale, no, ale 20 milionów Polaków mieszka poza granicami Polski. Nasi rodacy wyjechali najczęściej za chlebem. Wyjechali, bo żyło im się w Polsce biednie, bo przymierali głodem najczęściej. Gdybyśmy w przeszłości więcej rozmawiali o gospodarowaniu, to dziś żyłoby nas w Polsce 60 milionów. I być może bylibyśmy europejską potęgą. A my zamiast gospodarki zajmowaliśmy się wykrzykiwaniem wzniosłych haseł. Zresztą do dzisiaj sprawy gospodarcze są przez nas traktowane po macoszemu. Zachód jest bogaty, bo u nich gospodarka jest w centrum uwagi. A my ciągle tylko wykrzykujemy wzniosłe hasła, no i przez to gospodarczo jesteśmy w ogonie Europy. Tak, przez całą naszą historię byliśmy zdecydowanie biedniejsi od Zachodu. Takie są dane gospodarcze. W różnych opracowaniach trafiam jeszcze na takie fragmentaryczne próby budowania obrazu gospodarczego Polski w historii, ale jeszcze nigdy nie trafiłem na poważne opracowania, które by mówiły, że gospodarka polska była równie dobrze rozwinięta jak zachodnia. Nigdy przez ten 1000 lat naszej historii. I proszę mieć to na uwadze, kiedy mówimy o współczesnej polskiej gospodarce.
i relacji tej polskiej gospodarki do gospodarki zachodniej. Hitlerowskie Niemcy najechały nas w 1939 roku i zniszczyły nasz kraj gospodarczo. Niemcy spowodowali śmierć 6 milionów Polaków i ogromne zniszczenia gospodarcze. Dodajmy, że za te zniszczenia gospodarcze nigdy nie otrzymaliśmy pełnej rekompensaty. O, dlaczego? No bo w Polsce zawsze decydowały względy pozagospodarcze. A to polityka, a to ideologia. I proszę nie mówić, że to wina ruskich, bo my do dzisiaj o gospodarce nadal nie rozmawiamy. Ruskich już dawno u nas nie ma, a gospodarka? A gospodarka wcale nie jest w tym polskim życiu publicznym ważna. Nie jest ważna. Gospodarka stale jest tematem trzeciorzędnym. Jak wyglądaliśmy gospodarczo po II wojnie światowej? Na slajdach widzimy okres od zakończenia II wojny światowej do końca okresu Gomułki. Kraje Zachodu rozwijały się wówczas dynamicznie. W historii ekonomii mówimy o europejskim powojennym cudzie gospodarczym, który trwał do późnych lat 70. Tak, Zachód rozwijał się rewelacyjnie, cud gospodarczy. No, widać to tutaj chociażby po nachyleniu krzywych. A my jak zwykle szorowaliśmy po dnie. Nawet ci przegrani Niemcy i Włochy, tu zaznaczam liniami przerywanymi na czarno, oni też pognali do przodu. A nas zostawili w tyle. Cały świat gnał do przodu. Tu widać, jak wyprzedziła nas Japonia. Japonia to też wielki przegrany II wojny światowej, ale dzięki Amerykanom stanęli na nogi. Amerykanie zniszczyli ich miasta nalotami dywanowymi, a potem jeszcze zrzucili bomby atomowe na Hiroshimę i Nagasaki. A potem jeszcze urządzili taką japońską Norymbergę, żeby ukarać zbrodniarzy. Po zakończeniu II wojny światowej Japończycy umierali z głodu. Tam była ogromna bieda i głód. Ale ostatecznie, jakby nie było, oni, przegrani, wyprzedzili nas, zwycięzców. Tu mamy podsumowanie rozwoju gospodarczego od zakończenia II wojny światowej do końca Gierka. I znowuż, do zwycięzców gospodarczych nie należymy, a do tego mamy do spłacenia ogromne zadłużenie zagraniczne. To zadłużenie w 1980 roku wynosiło ponad 24 miliardy dolarów według tamtej wartości. I rosło. I zadłużenie rosło. Zadłużenie rosło, bo komuna za Gierka wzięła kredyty i nakupywała licencji. Nakupywała licencji, ale nie potrafiła wyprodukować produktów, które by się nadawały na eksport, które by ktokolwiek chciał kupić. Komuna miała do spłacenia także gigantyczne zadłużenie wewnętrzne, czyli względem polskich obywateli. No, my wpłacaliśmy na książeczki mieszkaniowe, wpłacaliśmy na samochody, wpłacaliśmy na polisy dla naszych dzieci, a wiele rzeczy się wpłacało, a potem komuna się na nas wypięła. Za komuny ja i moje pokolenie stale coś wpłacało, ale realnie ani ja, ani wielu moich rówieśników nic za to nie otrzymaliśmy. Ani mieszkań, ani samochodów, ani polis. A dodatkowo w 1995 roku mieliśmy wymianę pieniądza i wielu z nas wiele straciło. Przyznam, że ja także. Bo wymiana pieniądza to było obcięcie 4 zer. I kto wtedy miał pieniądze na kontach, to straciły one swoją wartość. Tak, wszyscy nas wyprzedzili, nawet Rosja i Bułgaria. Tylko Rumunia, którą kojarzyliśmy z cyganami i z Nicolae Ceaușescu, z tym słońcem Karpat, telepała się jeszcze za nami. A tu jeszcze takie obrazowe zestawienie, żeby unaoczyć, jakie było miejsce naszej gospodarki. Stalinowska propaganda robiła z nas potęgę, a my nie mieliśmy co do garnka włożyć. A potem Gomułka wykrzykiwał durne hasła o ładzie robotniczo-chłopskim, a w kraju była bieda. W Polsce zawsze było przyzwolenie na te durne hasła, a gospodarka leżała odłogiem. Widać to, prawda?
A tu już mamy łączny okres Gomułki i Gierka. Za początkowego Gierka gospodarka poszła trochę do góry, ale w późnym Gierku to już widać załamanie. Pod nami już tylko Rumunia i Albania. Dopóki my, Polacy, braliśmy kredyty i żyli na koszt kredytodawców, tych zachodnich, to powodziło nam się lepiej. Ale kiedy trzeba było zacząć spłacać te zaciągnięte na zachodzie kredyty, to przerosło to nasze możliwości gospodarcze. Gospodarka stale była naszą piętą achillesową i po II wojnie światowej mamy ciąg dalszy tej naszej stagnacji. A to już później Gierek i dekada lat 80. i kraje umownie tej wschodniej Europy w zestawieniu z Niemcami. No, widać, że Niemcy to zupełnie inny świat. Niemiecka gospodarka stale się rozwija, a u nas najpierw tąpnięcie późnego Gierka, a potem jeszcze stagnacja lat 80., konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego. W roku 1980 mieliśmy wszyscy już dość socjalizmu, mieliśmy dość prześladowań i biedy i strajkowaliśmy. Na mojej politechnice 3 tygodnie strajku okupacyjnego, spaliśmy w aulach, takie czasy, a w kilka godzin później już nastał stan wojenny, aresztowania, internowanie. Część wykładowców dostała bilet w jedną stronę, na emigrację. Do dziś pamiętam mojego matematyka, doktora Aleksandra Kanię. Ponoć dostał bilet w jedną stronę do Kanady. Nigdy więcej go już nie widziałem. Takie były te dzieje Europy Wschodniej. Słaba gospodarka i prześladowania. Prześladowała nas najpierw carska ochrona, a potem komuniści. Polska gospodarczo znacznie odstępowała Zachodowi. A jak wyglądaliśmy na tle naszego socjalistycznego obozu? Tu widać do końca socjalizmu, czyli do 1989 roku, taka umowna data, za nami była tylko Rumunia i Albania. A wszyscy inni mieli lepiej rozwiniętą gospodarkę od nas. My Polacy byliśmy gospodarczą mizerią, nawet w tym naszym socjalistycznym obozie. Nasz obozowy barak należał do najbiedniejszych. I jeszcze jedna uwaga dotycząca tej socjalistycznej ekonomii. Socjalizm był ustrojem opartym na kłamstwie. Wiele razy szukałem danych statystycznych dotyczących Związku Sowieckiego. Nigdy nie trafiłem na dane rzetelne. Poszukajcie Państwo po radzieckich rocznikach statystycznych. Są tak zrobione, że widać dynamiczny wzrost, którego jednak nie da się z niczym porównać. Radzieckie dane zawieszone były w próżni, wzrosty, które nie odnosiły się do żadnych konkretnych danych. Stale tylko procenty od procentów i wiecznie nowa mowa o wzroście. Dlatego te socjalistyczne dane były przez zachodnich ekonomistów, nazwijmy to, urealniane, liczone po swojemu. Według propagandy Gierka byliśmy 10. potęgą gospodarczą świata. Tyle, że w sklepach nie było towarów. Taka była z nas potęga gospodarcza, ale bez dóbr konsumpcyjnych. Potęga na papierze. W sklepach były gołe półki albo gołe haki. Na wiele produktów należało zapisywać się w kolejkach. Tak wyglądała ta 10. gospodarka świata, przynajmniej w latach 80. Toalety w mieszkaniach. W 1980 roku toaleta była zaledwie w co trzecim polskim mieszkaniu. Taka statystyka. Sięgam do danych i to widzę. I tylko w co trzecim mieszkaniu w Polsce była wewnątrz mieszkania toaleta w roku 1980. A w księgarniach na półkach kolorowe albumy sławiące socjalizm i Związek Radziecki. Druga połowa lat 80. to już schyłek komuny. Ciągły brak towarów w sklepach, wieczne kolejki i zapisy na dostawy towarów. Żeby na święta kupić kawałek szynki, trzeba było stać przez całą noc w kolejce. Chuda szynka? A skądże znowu? Brało się to, co ukroiła sprzedawczyni, nawet jeśli to było tłuste i wodniste. Na produkty byle jakiej jakości trzeba było polować. Na szary papier toaletowy polować i na szare mydło trzeba było polować. No i kartki. Na wszystko były kartki. W sklepach nie było towarów, ale mieliśmy kartki. Ustrój dogorywał w tej drugiej połowie lat 80. I waluta zastępcza. Co było walutą zastępczą?
pół litra wódki. Do każdej ceny trzeba było załączyć pół litra wódki, żeby się wkupić w łaski sprzedającego. Tamtego socjalistycznego ustroju bez wódki nie rozbieriesz. Polski eksport? Eksportowaliśmy głównie węgiel i półprodukty. Czemu półprodukty? Bo mieliśmy ogromne problemy z jakością. Z jakością. Pamiętam, w drugiej połowie lat 80. w Kaiserslautern w Niemczech było centrum sprzedaży poloneza w Niemczech. I na ogromnym placu stały setki, jeśli nie tysiące naszych polskich polonezów. Cena około 4000 marek. A w tym czasie ceny Mercedesa zaczynały się od 40000 marek. Czyli lekko licząc 10 razy droższe były Mercedesy. Polskie polonezy stały, nikt ich nie kupował, choć były bajecznie tanie. 10 polonezów za Mercedesa. Niemcy w Bildzie pisali, że polonez ma tylko 3 pozytywne cechy. No, tą najważniejszą cechą to była cena. Po pierwsze cena. A potem Niemcy pisali i po drugie i po trzecie też cena. A cała reszta to złom. Sztandarowa polska myśl techniczna to złom, którego nikt nie chciał nawet niemal za darmo kupować w tych Niemczech. Byłem na tym placu jako jeden z potencjalnych kupujących. I przyszedł rok 1989, ten umowny koniec socjalizmu. Jak duża była nasza gospodarka? No, w przeliczeniu na mieszkańca była 3 razy mniejsza niż niemiecka i 4 razy mniejsza niż amerykańska. W drugiej połowie lat 80. wyjechałem do Niemiec. Dlaczego wyjechałem? No bo na Zachodzie mogłem zarobić 100 razy więcej. PRL ostatecznie upadł. Po prostu musiał upaść. Tak, tak wyglądała historia gospodarcza Polski do przemian ustrojowych roku 1989. Potem mieliśmy plan Balcerowicza, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Ale o tym opowiemy już w drugiej części wykładu. Opowiemy także o raporcie Patryka Jakiego i bilansie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. I zastanowimy się wspólnie nad alternatywą naszego członkostwa. Już teraz zapraszam Państwa na drugą część naszego wykładu. Dziękuję.